W poprzednim odcinku żołnierze czasu wycofali się, oddając buzę w ręce Noyan Sashiego. Po jego zdobyciu okazało się, że sława wielkiego generała dotarła do najdalszych zakątków Japonii. Wszyscy byli w strachu na wieść o jego osiągnięciach. Neptykato miał wybór. Mógł pozostać lojalny cesarzowi albo samemu sobie. Noyan Sashi nie chciał nigdy więcej nikomu służyć. Zapragnął zdobyć władzę dla siebie. Niestety brakowało mu arystokratycznego pochodzenia, więc ustanowienie nowej monarchii nie było możliwe. Jedynym rozwiązaniem było proklamowanie republiki na wzór zachodnich mocarstw. Jednak ta decyzja wywoływała gniew pośród wszystkich japońskich dowódców, zarówno tych walczących pod sztandarem cesarza, jak i tych popierających szoguna. Przed generałem Neptykato stało największe wyzwanie w jego całym burzliwym życiu. Nawet jego wasale z południa się od niego odwrócili. Poza granicami Republiki Sagi nie pozostawał żaden przyjazny Noyan Sashiemu feudał. Jedynie japoński naród na wieści o jego dokonaniach widział w nim zbawienie i z pewnością uznał go za przywódcę. Totalna wojna o Japonię się rozpoczęła. Dzień dobry Państwu, jam jest generał, a w sumie to już przyszły władca Japonii Noyan Sashi Neptykato i zapraszam Was na kolejny odcinek z kampanii Republiką Niezależną, Republiką Sagi. Pokonałem tutaj wrogie okręty, udało się i zauważyłem, że muszę koniecznie bronić tych szlaków handlowych. Nie mogę wpuścić, żeby żaden statek nam ich plądrował, ponieważ wówczas będzie duża bieda, więc na pewno to miejsce musimy sobie koniecznie zablokować i to będę chciał koniecznie tutaj lada moment uczynić, a więc idziesz sobie tutaj, mój ty okręciku poobijany i wydaje mi się, że jeśli ja faktycznie go nie przepuszczę, by ten się na nas desantował, a raczej zamierzam takie coś zrobić, no to będzie sympatycznie. Natomiast jest jedna rzecz dosyć niesympatyczna, która, że tak powiem, powoduje, iż nasze dowodzenie na morzu wcale nie musi być aż tak bardzo banalne. Dlaczego? Już Wam, mieli Państwo, śpieszę z wytłumaczeniem. Mianowicie, komputer, konkretnie Satsuma, też miał pociski zapalające, co oznacza, że możemy się w niedalekiej przyszłości spodziewać, że taki klan zaawansowany typu Obama być może będzie nawet miał pociski segmentowe, co już na nas będzie arcyciężkie. Zatem czekam te 5 tur, liczę, że te pociski będą działały jak jakiś FMS plus 9, 60SR i one będą po prostu niszczyły wroga no, na parę salw. Mam nadzieję, że tak będzie. Być może to się okaże minimalnie lepsze niż zwykłe, ale no liczę na to, żeby one miały fajny zasięg. Ba! Później będą te lepsze, zaawansowane pociski segmentowe i na pewno w nie będę chciał, jak tylko będzie ku temu możliwość, zainwestować. Tymczasem dajmy nauczkę tym oto dziadom. No i na sam koniec proszę Was tutaj o ocenę filmu, komentarz i subik, żeby zmotywować wielkiego władcę Noyan Sashiego, ponieważ przed nim stoi naprawdę ciężkie wyzwanie, ale sądzę, że podołam. Sądzę, że jeszcze na tyle wczesna faza gry, że nie będą te desanty jakieś mega groźne i jeśli my do nich przywykniemy, póki one będą słabe, no to już zahartujemy i będzie dobrze. Ważne, by szybko dorwać się do jakiejś bogatej prowincji, splądrować ją, zrobić kasę, no i przekroczyć cieśninę. Musimy iść dalej, musimy cały czas robić ekspansję. Gorsze jest to, że jest masa klanów i każdy z tych klanów będzie wysyłał nas dużo swoich armii, więc ja będę musiał je pokonywać. Co łatwo nie będzie, ale na szczęście mamy potężnego przywódcę, mamy potężnego zamorskiego ziomeczka, więc to będzie musiała być taka jedna armia do niszczenia każdego. Nawet gdybym jeszcze miał bitwę nocną, to byłoby w ogóle super, bo mógłbym tą armią kasować każdego no praktycznie bez jakichś większych strat. Bym się bronił w dobrej fortecy, byłoby zacnie, tak? Byłoby naprawdę bardzo, bardzo zacnie. Dobrze, teraz ty pójdę tam troszeczkę bliżej i widzę, że się wróg już obrócił, chyba będzie do nas strzelał, prawda? Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie strzela, ale ten do nas podpływa i jeśli komputer tak blisko podpływa, to może świadczyć, że on dysponuje tymi groźnymi, niestety, ale pociskami, na co liczę, że jednak no tak nie będzie, bo te pociski, wierzcie mi, że no, one działają jak woda, więc muszę natychmiast nasze statki naprawiać i faktycznie może tak być, chociaż tutaj, kurde, nie wiem, czy to jest mądre, co teraz robi nasz oponent, ale jak tylko będzie w zasięg, no to na pewno go zamierzam podpalić naszymi lepszymi pociskami. A więc walmy sobie teraz szybkie przeładowanko. Ja to sobie elegancko strzelam. Super byłoby go szybko zniszczyć. Fajnie byłoby go przejąć. Na te okręty mnie za bardzo teraz nie stać, by mieć ich więcej, ale fajnie gdybym jeszcze, no był w stanie chociaż jeden przejąć. Co gorsza, teraz wiecie, walczymy z okrętami drewnianymi. Boję się, że później nieprzyjaciel będzie dysponował już okrętami, no, miedzianymi, albo i nawet może są lepsze kadłuby, nie wiem tego za bardzo. A te kadłuby mogą być odporne na przykład na pociski ogniowe, może tam już będą wymagane właśnie pociski segmentowe i się może okazać, że tamte kadłuby będą na tyle odporne na pociski segmentowe, jak te drewniane na pociski zwykłe. Dobrze, damy mi teraz pociski płonące, musimy go tam szybko podpalić. Pięknie, zobacz to, kurde, zobacz to, już się pali. O, to jest jedna salwa trafiona. I no już okręt płonie. Bardzo, bardzo fajna sytuacja to jest. Dobra, jeszcze jedną dawaj salwę celną. Okej, no i komputer myślę, że właśnie skapitulował. Płyniemy dalej na przyspieszeniu. Let's go. Czasem się dzieje taki bug, że tych, którzy skapitulowali, tych, których za ogóle stracił komputer, i tak przejmujemy. Tak samo się czasem dzieje, taka sytuacja również jest to rzecz jasna bug, który powoduje, iż okręt, który powinniśmy rzekomo zdobyć, no go nie zdobywamy, prawda? No i to jest niesympatyczne. Albo okręt, który powinniśmy zniszczyć, nie jest zniszczony. Już tak miałem raz, że ten dosłownie ruszał na dno, to proszę, taka niespodzianka. Dobra, teraz mi go proszę tutaj podpalić, żeby nie było. Żeby szybko skapitulował nas oponęciarz. Pal się, kolego, pal się. No, widzicie, morale wróciło. Ale właśnie eksplodowałeś! Szybka bitwa, fajnie. Fajnie to jest, bo jak wróg chce nas zraszować, to otrzymuje od razu ogniem. Dlatego jesteśmy w pełni obecnie odporni na podpływanie wrogów do nas na blisko. A wcześniej bywało tak, że jeśli nas wymijał, to było niebezpiecznie. Teraz jak tylko podpłynie, no to jest tak jest. I obecnie jeden tylko pokonaliśmy, a drugi rzekomo skapitulował. Tak to dziwnie jest zrobione, to jest dziwnie sformułowane. Dobrze, możemy sobie tutaj podpłynąć. I bym chciał w sumie ten port czasu. Nie, zostawmy go w spokoju. Tak, zostawmy go w spokoju. Poczekamy, aż się ustabilizuje, zbiera swoje wszystkie siły, zgromadzę tyle, ile będę ich w stanie zgromadzić. No i ruszymy na ofensywę. Coś będzie trzeba zdobyć. Koniec tury. Teraz pewnie rozbijemy armię, które właśnie będą nas tutaj napastowały, ale no z pirotą taką fajną damy radę. Damy radę na spokojnie chyba. Powinniśmy przynajmniej dać radę. Obym dał radę. Dobra, będzie pierwszy atak za turę. O, ci się dalej biją, więc to wiecie, nie jest dalej wojna na mnie. Może ta cesarska awangarda się rozrośnie i będzie pół frakcji taka i to będzie fajne. Dobra, mamy atak szaki randowy, mamy jesień i widzę, że nikt się nie buntuje, co mnie bardzo cieszy, ale z tą prowincją, która jest zadowolona, mam obecnie słabą sytuację i no to się będą zaraz wciąż chyba buntowali, chociaż w sumie czy to będzie spadało? Nie wiem, nie wiem, czy nie wziąłbym sobie przypadkiem z jednego takiego oddziału fajnego, bo tutaj dosłownie widzimy, że będzie lepiej teraz, więc ja bym jednak wziął sobie was i wysłał na południe do Higo. Tej Tsukushi niech pozostanie taki obecnie, jakim na razie je widzimy. Tutaj widzimy, że kolejny okręt nas niestety atakuje. No i ryzykowne będzie go napastowanie teraz, ponieważ no, mogą nas wtedy wrogowie napaść. Więc chyba i tak ten szlak handlowy będzie atakowany, dlatego ja go zostawię tutaj. Południowy na szczęście jest ok. Pokaż mi, kolego, co się dzieje w tym miejscu. Czy wróg tu przypadkiem nie robi okrętów swoich? Nie robi na szczęście. No i możemy Satsumę, nie wiem, troszeczkę poobijać. Może akurat im się wtedy osada zbuntuje. Zobaczymy. Coś się fajnego pojawi. Kto wie, kto wie. Tu bym chciał też sobie tą Tanego Shime atakować. Cudownie, Citadelo. O, to jest w ogóle Citadela! Kurczaczki, to jest fajna osada. I ty potem też bliżej, też masz ich jeszcze bardziej obić. No i zobacz to, kurde, zobacz to, ile expo na tym wbijamy. Fantastycznie. Fantastyczna sprawa. Dobra, Higo będzie napadnięte, no już zaraz, tak? Już dosłownie za parę chwil. W tym miejscu jest nie najgorzej. Okej, tutaj wyspa Goto jest podkurwiona i będzie bardziej podkurwiona, więc w wyspie Goto musimy niestety włączyć podatki, bo inaczej będzie nieciekawie. A wolę włączyć je teraz niż później, dlatego zróbmy to na zaś. W tym momencie zróbmy sobie już może... Oj kurde, jednostek nie za bardzo jestem w stanie teraz zwerbować. To też się będą mutowali za chwileczkę. Jest też opór wobec najeźdźca, to będzie rosło, to będzie bardzo rosło, to nie wiem ile punktów, ale urośnie niefortunnie. W tym miejscu jest też na razie na minusie, ale to się ustabilizuje, czyli będzie super. Tutaj lekko nam spada. Dobra, no będziemy się wytrzymać. Będzie trzeba, chyba że zamiast tego ogólnie bym zmniejszył podatki. Jak to będzie wyglądało wtedy? Będzie tragedia, to nie możemy tak zrobić niestety, jest to zbyt bolesne dla nas, więc wyłącz na razie podatki. Tu nie wyłączaj, tu mi werbuj jednego pacjenta sympatycznego. Okej. W Tsukushi jest dobrze, w Tsukushi nawet nie wiem, czy bym sobie nie cofnął czegoś do Hizen, żeby sam móc zaraz wziąć żołnierzy, bo tu nawet może być bardzo fajnie, więc ja bym sobie cofnął nawet dwa oddziały. A potem Gejszę bym zabrał. Gejsza jest w stanie w turę dotrzeć chyba. Spróbuj tam wejść sobie, bo ona ze swoją obecnością boostuje, tak? Tak, swoją obecnością. No i jest okej niby, jest okej. To nawet mogę jeszcze kolejny oddział wziąć, zobaczcie. Tam wysłać sobie do nich i gdzieś go dać na front, bo to jest fajny oddział. Dobry do kajtowania wrogów, bardzo dobry do tego jest. Nagasaki na razie zostaje takie, jakim je mamy. I nie wiem, czy z jakiegoś okrętu przypadkiem nie zrezygnować. To jest drogie, to jest taka oto korwetka. Czy tu nie czegoś nie wywalimy, bo są te statki strasznie drogie. Weź mi to wywal, to jest gówno naprawdę, to jest niepotrzebne. Ciebie też chcę wywalić, jesteś pobijany, raczej nie będę inwestował kasy w naprawę. To zostawiamy, tu mamy tą lepszą, ale ją też zostawiamy. bo jest fajna. No i dobra, no i co? Minus 300, jest boleśnie, ale nie jest jakoś nie wiadomo jak drastycznie. To będzie bitka na pewno, no to pokonamy sobie na spokojnie. Będą pewnie ataki z dwóch stron, to jest w ogóle duże granicą w Bungo. Może właśnie za splądrowanie tej osady będzie dużo kasy, paradoksalnie przez to, że tu mamy koszary. No może tak być, może tak jak najbardziej występować w ten oto sposób. Tu się bronimy i to się wybroni bardzo długo. Armia nie jest najmocniejsza, ale będziemy się starali, żeby to wyszło dobrze. I spadła nam głowa państwa. Dlaczego to spadło? Dlaczego to spadło? Przecież powinno to urosnąć. A ci gdzie idą? A ci gdzie idą? I no kolego, niestety blokuje tam gdzieś minę. Nie przepłyniesz, nie przepłyniesz, panie kolego. Nie ma takiej mowy, niekiedy Noyan Sashi jest na warcie. Gejsza nam robi jakieś meksykańskie tańce, kurde. W ogóle mam fetysz gejsz, nie wiem czy wiecie. Taka ciekawostka. Oczywiście Noyan Sashi ma fetysz gejs. Nie Noyan, tylko Noyan Sashi. I ty będziesz mnie tutaj chciał oblegać. Oj, mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba. Przyda mi się teraz zima. O ty kutasku jeden, blokujesz mi mój handel. Ja ci dam i zamek oblężony. No dobra, także tak handlowe wiem, widzę. Co to jest? To jest coś takiego. No dobra, no to czyli teraz tak. Hizen jest jak na razie no, sympatyczny, tak? Jest sympatyczny dosyć. Ale ja bym sobie wziął... Więc co bym teraz wziął sobie? Wziąłbym sobie teraz was na pewno złączył i ten oddział skierował na południe czym prędzej się da. Do pomocy po prostu. W tym miejscu Nagasaki no już liczy się nie będzie jakoś bardzo buntowało. Mam nadzieję taką wielką. Tu nic nie róbmy na razie. Ty kolego wracasz sobie do Tsukushi, bo tu jest widzę, że obecnie niepokój. Weźcie go tam zgarnijcie i do środka. No i dobra, Tsukushi jest ok. Włączmy teraz podatki na pewno na wyspie Goto. No widzę, że wyspa Goto jest opór podkurwiona. Tsushima na razie pozostaje taka jaka jest. Dobrze, dobrze. No i to nas atakuje. 3 tury skapituluje. I to byłoby niefajnie, gdybyśmy skapitulowali, więc ja mam nadzieję, że jednak, kurczę, coś tu się wydarzy, że nie będzie kapitulacji, prawda? No bo co, w polu, czy bym cię pokonał, kolego? Zależy od mapy wszystko. Mógłbym cię nawet nie sprowokować, więc wolałbym się bić w osadzie. Bardzo bym się wolał bić w osadzie. I nawet tutaj przydałby się jakiś jeszcze okręt, co by na to, żeby coś tam sobie skołować. No bo ciebie musimy stąd na pewno tą wakajamę, która się nie wiadomo skąd tutaj zrespałniła, dorwać. No i taką wakajamkę sobie napadniemy. Manualnie szybka bitka musi być. Pan Sakakibara Tokitaka będzie pokonany. Musi być. Obowiązkowo musi być. Mgła. Ajajaj, znowu mgła. Podwójny ajajaj. Dobra, dobrze, dobrze. Teraz tak, tu się naprawmy najpierw na fulla. No i pytanie, jaką wakajamka ma technologię? Czy to jest już taki klan rozwinięty na morzu, czy jeszcze nie? No ja bardzo czekam na te pociski zmiotowe. Potem idziemy pod zadowolenie na pewno, że nie musi otrzymać jednostek w garnizonach, to jest bardzo ważne. A następnie pod... nie wiem pod co w sumie, pod chyba jakieś bonusy na polu, żebym był mocniejszy. Może pod gospodarkę byśmy poszli. No i bym poszedł wszystko najchętniej. Przydałby się event, który by nam teraz zboostował technologię. Oj, teraz co jak co, ale przyznam wam, że to by się bardzo przydało. Dobrze, i mam arma po tej stronie. Mamy ile? 5, dobrze widziałem? Chyba 5, czyli się równo podzieliło. Też będzie 5. Tak, 5 czy 6, pokaż mi ile jest... No nie widzę, weź mi to lekko spowolni. Ile będzie w wodzie? W wodzie mamy 5, tu w wodzie jest też 5, czyli równo armatki... Nie, to było 6 chyba. Czekajcie, czekajcie, tu mamy armat ile? Mamy armat, no 6 niby. Tu armat mamy też 6. Powiedz mi jakim cudem... Tak, 6 strzeliło. Pokazuje, że mam 10. Co jest? No to niezły skamik, kurczaczki. Motyla noga. Dobra, ruszaj, ruszaj natychmiast. Jest to już odcinek, który nagrywam bardzo na zapas, 14. Dnia dzisiejszego, kiedy to nagrywam, opublikowałem, zdaje się, 6. odcinek, ale no nie ma mnie, nie było mnie. Już prawdopodobnie, jak to widzicie, jestem już na miejscu, ale musiałem nagrać, by, no właśnie, kanał oczywiście tutaj dalej był, żebyście dalej widzieli filmiki z Noyan Sashiego. Jak najbardziej, jak najbardziej. Dobrze, ruszaj natychmiast. Fajnie byłoby na blisko ich tam dojechać, że mógł użyć pocisków popalających, to byłoby o wiele łatwiej, serio. Ale na razie jeszcze nie ma takiej opcji. Może nas wróg podpłynie, może będzie jakiś w ogóle bliski zasięg, zobaczymy. Jak tak płynie, to chyba, wydaje mi się, że on... O dobra, ostrza celnie, czyli nie możemy tak robić, jest to niebezpieczne. Dobra, zrób taki numer. Strzelaj w ten sposób. Możemy sobie ręcznie tutaj przejąć dowodzenie i ręcznie naparzać. Dobra, ładny strzał chyba, co nie? Oj, myślę, że to był ładny strzał bardzo. Tak myślę, drodzy państwo. Tak, to weszło sympatycznie. Dobra, naparzaj. Naparzaj, szefie. Mam nadzieję, że nie zapomnę, jak się grało. Wiecie, po tej przerwie, kurczę, no właśnie, bo będzie niesympatycznie, jak tutaj wróci... Noyan Sashi, kurczę, rozleniwiony. A tutaj będą desanty, milion desantów, ale będę miał wtedy więcej czasu na spokojnie, będę mógł nawet jeden odcinek nagrywać 3 godziny, bijąc te wszystkie desanty manualnie. Zresztą te bitwy teraz są szybsze, kiedy mam lepsze działa, lepsze pociski. A jak jeszcze będą segmentowe, to w ogóle, kurde. Naprawdę mam wielkie oczekiwania wobec tych pocisków segmentowych. Mam nadzieję, że będą one mocne. Nie wiem, jak to będzie w rzeczywistości, ale jestem bardzo na nie pozytywnie nakręcony i sądzę, mam nadzieję, że no to się bardzo opłaci. Dobrze, teraz tak, no musimy tutaj koleżkę, myślę, że przyfajczyć. Właśnie tak, właśnie tak. I czy ty już płoniesz, kolego? Ty... No jeszcze chyba nie płoniesz, ale widzę, że się wróg wycofuje, jak tylko zobaczył, czym strzelamy. No właśnie. Dobra, kolejna salwa, żeby tylko w pełni mógł oberwać. Coś takiego. I pato. Zobacz to. Od razu GWP. Po prostu okręt spłonął. Natychmiast. Kapitulacja. Kapitulacja. Wszyscy już skaczą do wody. Zwycięstwo heroiczne. Pięknie. Zerknijmy w ogóle, ja mam obecnie honor, dajmy, co? Zerknijmy. Fajnie byłoby mieć 6, to byłby kolejny punkt do zadowolenia. No, byłoby to bardzo sympatyczne. Byłoby to naprawdę sympatyczne. Dobrze, więc pokonany został. No tam dużo kasy nie dało, taki okręt bardzo jakoś nie blokuje nas, ale zawsze coś. I tutaj to Higo przydałby się wsparcie z morza, bo wtedy jakbym się tu ustawił, to byłoby fajne, więc... No, 4 okręty muszę tu zostawić mimo wszystko do obrony. Będziemy sobie ich tam molestowali cały czas. Na bieżąco. Tutaj no to fajnie byłoby zrobić, nie wiem, jakieś po prostu pokazać mi kolego, co jest w tym miejscu, co jest w Satsumie, czy coś się gromadzi. Na razie nic, mógłbym to zdobyć jakimś desantem i wtedy oni by zniknęli w całości, ale robić tego obecnie jeszcze nie chcę. No i Nagato jest armia, czy pewnie będzie atak na nas z Nagato. I wcale w Nagato nie ma, mamy 2 armie, czyli jakbyśmy ich rozbili, to moglibyśmy ruszyć i je splądrować. I to byłoby fajne. No, to było bardzo, bardzo fajne, żeby takie coś zrobić. Tu jest coś takiego dzikiego. Zróbmy lekki zwiat, coś tu może płynie z tego miejsca. A nic nie płynie, więc się cofamy na razie bezpiecznie, żeby nic nam po prostu nie zdobyło Tsushimy. Tu mamy nasze kopalnie, tak, więc fajnie, gdyby one pozostały takie, jakie obecnie są. Dobra, tu nic nie robimy, no tu idzie wsparcie, żeby też mi kontranapad jak to dojdzie, bo jak będzie mi oblegał, to będzie niefajnie. A tak na luzie go pokonam, no spokojnie, coś takiego... Pff. Bo jest teraz pora roku obecnie jaka? Jest jesień, czyli zaraz będzie zima, więc dobra pora roku do obrony granic, bardzo dobra pora roku do obrony. Dobra, teraz tak, weź się lekko oddziel stąd kolego. Znaczy zróbmy tak, te 3 okręty niech się stąd całkowicie oddelegują w ten sposób, żeby nie było wsparcia. My go szybko sobie stąd upolujemy, tą tosem. Może te bitwy już niektóre będę grał z wami. W sumie jak trwają minutkę i tak dalej. No to czemu nie? Ale w podstawowym szczególnie uważam, że bitwy morskie są dużo większe wyzwanie. Co prawda komputer aż tak nie spami tymi statkami, plus no, nie może nimi wiadomo nas ostrzeliwać, wobec czego niszczy nam budynków, co jest bardzo kosztowne, przez co te statki dopóki nie wiosą są desantu, dopóki nie stanowią tak naprawdę zagrożenia. W tej grze stanowi mi to bardzo, bo jak będą nam niszczyły porty, wszystko to będziemy po prostu biedni, więc nie możemy ich puścić. Tak jak teraz ich nie puszczałem, tak nie mogę ich puszczać cały czas. Jest motywacja duża, mam taką ambicję, żeby tę kampanię wygrać. Republiką na legendarnym. Oj, ambicja jest moja obecnie po mojej stronie teraz ogromna. Tak jest, tak jest. Już miałem jakieś podejście do Republiki, jakimś klanem z północy Japonii. Na streamie się to zbyt dobrze nie skończyło, ale wtedy widziałem o wiele mniej rzeczy. Wtedy w ogóle nie miałem grać bitew morskich. Teraz to wygląda inaczej, ale w sumie w tym regionie flota aż tak bardzo potrzebna nie była jak tutaj, bo tutaj flota to po prostu odgrywa wszystkie skrzypce, jest no bardzo ważna, no i łatwo będzie blokować się, będziemy podbijali nasze prowincje, będziemy tą flotę przesuwali dalej, no i wroga tym samym nie puszczali w nasze kierunki. Okej, płyń sobie może tak na wprost, gdy się obrócimy, będzie elegancko. Płyń, kolego, płyń. Wiatr nam sprzyja na szczęście. Czasem ten wiatr nie sprzyja, jest wtedy naprawdę przepołowa sytuacja. Dobra, jeszcze płyń, póki on nie strzeli to płyń, dopiero wtedy się obrócimy. Okej. No i teraz trzeba zrobić taki dziki numer meksykański, no i coś takiego, strzelamy pociskami w ten sposób, może się ruszy, to wtedy użyjemy lepszego kalibru ognistego oczywiście, prawda? Jeszcze nie chcę. No i wciąż nie wiem, czy to jest RNG, gdzie trafimy odnośnie spowodowania wybuchu z takiego statku, czy jednak lepiej celować w środek. Wydaje mi się, że to jest RNG, bo jak celowałem, to faktycznie czasem jak w dół trafiłem, to on wybuchł. To zależy po prostu od tego, ile ma HP, bo zobaczcie, mamy HP dolnego, wydaje mi się, że to jest HP dolnego i górnego kadłuba. Nie jestem pewny, czy jakby jest góra i dół. I wydaje mi się, że jak po prostu góra zejdzie na zero, to wtedy on wybucha. Jeśli dół zejdzie na zero, to wtedy on zaczyna no, przeciekać, prawda? Jeśli będę celował w górę, no to prędko doprowadzę do jego eksplozji. Tak to chyba No mi się wydaje, że funkcjonuje, prawda? Dobra, dawaj przyspieszenie jeszcze szybciej, dawaj, kurde szefie, normalnie tutaj niszczymy chama jednego. Tyle walmy w górę, zróbmy taki właśnie eksperyment nojańsko-społeczny. Zobaczymy, czy wybuchnie, czy zatonie, czy może skapituluje. Nie wiem tego, ale chętnie się dowiem. A wy też się dowiecie chętnie? Ja myślę, że jak najbardziej. Dobra, naparzaj, naparzaj, możemy ciut niżej. Dobrze, kolego, dobrze. Też niektóre kule, wiadomo, trafiają i dół, i górę pewnie. Albo niektóre salwy, może kule, to nie raczej. Jedna kula, jak trafi w jedno miejsce, no to zadaje obrażenie konkretnej części gaduba. Ale no, wiadomo, w jednej salwie może jedna kula trafić wyżej, druga niżej. Dobra, jeszcze widzę, że wróg się trzyma, ale zaraz na pewno eksploduje. Jestem tego pewien, że lada moment zobaczymy piękny, fantastyczny wybuch. Oho, zobaczcie, co mu zniszczyliśmy. Maszt. Masz droga padł i wróg się teraz widzę, że chyba skapitulował. No to mógłbym cię niby... Nie, abordaż jest za daleki, więc musimy cię tutaj, kolego, myślę, że zniszczyć brutalnie. Oj, myślę, że na pewno musimy cię zniszczyć, więc płyń tutaj. Gonimy dziada. Gonimy dziada. O tak, płyń, płyń, no ja nie płyń. Niszcz chama. Żeby on tylko tutaj nie przetrwał. Naszym celem jest zniszczenie, bo już teraz na kolejny okręt mnie nie jesteś, więc muszę niszczyć coraz więcej. Dobra, no i widzę, że uciekasz, kurde, mendo jedna. No błagam cię, zatoń, hamie jeden, zatoń, dobra, przegrzejmy swoje kotły, żeby szybciej płynąć, może mi się jeszcze uda go, bo akurat płynę z wiatrem, może mi się akurat uda jeszcze go pociskiem tym lepszym, ognistym trafić, dobra, jeszcze raz to zrób, oj, ryzykuję jak cholera, ale może dopłyniemy, no jak przyspiesza, zobacz to, szefie, zobacz, 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 bo to jest parę salw, dosłownie będzie po sprawie, dalej kocioł przegrzewamy. Możemy się lekko obrócić na chwileczkę, może na spowolnieniu i postarać się już go finalnie trafić. I może jak się teraz uda, no to będzie dobrze. Bo jeśli nam ucieknie, no to będzie troszeczkę hańba. Więc wolę, żeby jednak on stąd się nie wydostał w pełni sił. Prawda? No właśnie, a chyba może mieć, myślę, że taką szansę. I to nawet ta szansa może nie być taka mała. Ale może jedna kula fartownie doprowadzi do eksplozji. O, dalej strzajmy się, że ten okręt już naprawdę jest na włosku, dosłownie na ostatnim gwoździu się trzyma i nie ma co, przyspieszamy. Dobra kolego, no to chyba co, chyba cię puszczę wolno. No, zawijaj się stąd, ja wygrałem bitwę, ciebie odparłem. Do widzenia, zjeżdżasz mi stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. Oj nie chcę. Mamy to pięknie, on się wycofał w to miejsce, no i mógłbym cię niby dorwać. Troszkę już teraz bym ryzykował. Chyba nie chcę ryzykować, co? Nie chcę, chyba wolę teraz to zablokować. I na przykład, może go tutaj lekko jeszcze dziabniemy, co wy na to? Spróbujmy podpłynąć, nie jestem, co to jest szlak handlowy, to mogę spontrować? Mogę i zrobię pieniądze na tym. Drodzy państwo, mogę ciebie jeszcze tutaj obić? Mogę i możemy sobie teraz poniszczyć Nagato. Dobra, fajna, całkiem ciekawa sprawa, a więc tutaj wciąż nikt nie przepłynie, tutaj liczę, że będzie atak, że będzie fajna obrona, bardzo mocno to liczę. Że komputer się odważy mnie napaść i nie są Satsuma rusza od tamtej strony. Czy oni dalej się biją między sobą? Czy tutaj podział królestwa nie powoduje rozejmu? No nie gadaj, bo mnie to po prostu... O kurde, jest niedobrze w tym miejscu. Doprowadzę wsparcie tą bitwę, musimy soczyć chyba wychodząc mu naprzeciw, bo widzę, że będzie chciał wróg wziąć mnie głodem i... Okręt płynie. Płyniesz na mnie? Na mnie, panie, płyniesz? Dobra, aż tego wam oszczędzę, żeby nie było przypału. Trafiony, zatopiony, dobrze, chyba, no wychodzimy jej naprzeciw teraz, liczę, że ta moja armia z północy, tam gdzie jest ten generał i tych dwóch strzelców dojdzie na czas, bo jeśli oni by dotarli, no to wtedy byłoby łatwiutko, byśmy ich naprawdę pokonali, bo tak to boję się im troszeczkę wychodzić, troszkę się wtedy cykam, ale no nie wiem, czy nie będzie to jednak konieczne w takiej sytuacji, no zobaczymy, okaże się za parę sekund, bo już tura nam wpada i Kanazawa zamuliła turę, Kanazawa, o kurwica jasna. Chrystusku Przenajświętszy, czy wy to widzicie? Miedziane kadłuby, no powiem tak. Ojojoj, no ciężka bitwa. Chyba się wycofam i złączę armię, zrobię wielką flotę i wtedy go ich napadnę. To jednak się wolę wycofać, dla bezpieczeństwa. W razie W do portu wpłynie bezpiecznie. No i teraz go dorwiemy naszymi armiami, bo to jest potężna flota, musimy to dawać, to już jest naprawdę zagrożenie. Okej, na wyspie Goto narasta niepokoje, niestety, musimy włączyć na niej podatki. No i tutaj, uwaga, drodzy państwo, dojdę na czas, fajnie, czyli możemy sobie z nimi stoczyć bitwę polową, fajnie, co mnie cieszy. No i tutaj na pewno teraz gromadzimy flotę, więc podpłyń ty na pewno. No i raczej wróg nie ucieknie, widząc takie moje dwie floty. Możemy się nadpołączyć w jedną wielką i go tu zaraz napaść, ale to później, to nie teraz, to na pewno jeszcze nie w tym momencie. Tsukushi jak na razie zaczyna się powoli stabilizować, zobaczcie, tu też się zaczyna stabilizować, czyli już po czasie to zaczyna nam powolutku gdzieniegdzie wskakiwać na plus. To jest w ogóle jeszcze opór się nie do końca wyzerował, w tym miejscu jest tak samo jak było, czyli możemy stąd powoli zacząć zabierać żołnierzy, albo gejszę możemy zabrać. Gejszę bym sobie chętnie, tą lepszą, czyli to jest ta, prawda? Czy to była ta? To była ta, prawda? Tak, to była ta. Ona w ogóle boostuje osadę o ile? Bo ona to boostuje jak jest w prowincji, tak? I boostuje o 1, to się ogarnie, czyli możesz ty właśnie być w tym miejscu, na granicy. I stąd poproszę na pewno takiego oto fajnego pana przyjaciela, idziesz kolego na północ. Idź tam szybko. Dobrze, Tsukushi jest zadowolony, to mnie naprawdę cieszy. A więc stąd na razie powiedzmy, że pożyczę jednego jegomościa, tak, pożyczmy sobie jednego jegomościa. Wskakujesz kolego do Buzen elegancko. I technologia. Technologia za 2 tury będą fajne pociski. Szkoda, że ta bitwa nie jest za 2 tury. Szkoda wielka. No i teraz jak tobie wychodzę naprzeciw kolego, no to jest bitka taka, że ty nie masz wsparcia, a ja wsparcie mam. Czy tak? Tak jest. No i mam przewagę liczebną. Ma 2 fajne oddziały. Wróg ma armaty, ma konnice. Dobra, bijemy to, bijemy to. Fajna szansa na to, żeby nasz dowódca zyskał troszkę doświadczenia. Mapa jest nie najgorsza, mamy widzieć tutaj góry. Wróg będzie chciał nas pewnie na dystans wybić, więc będziemy go prowokowali naszymi strzelcami o większym zasięgu. To jest misja, więc do tego są te oddziały. To nie ma być trzon armii, przez to, że mają mniejszą liczebność, do tego się nie nadają, ale do tego, żeby właśnie prowokować, no są super. I to jest jednostka typowo pomocnicza. Trzonem zawsze będzie piechota liniowa, przez to, że jest tania i bardzo przy tym efektywna. Dobra, mapa jest ok. Mamy też fajne wzgórza, więc będziemy się chronili przed wrogiem. Wsparcie nadciąga od tyłu, czyli ja bym się już tutaj do niego jak najbardziej przytulił. I czekamy, aż się ono pojawi. Dobra. Dobrze, dobrze. Drugi generał się pojawił. Mamy też 2 takich fajnych ziomeczków. No to co, wszyscy moi ludzie, proszę byście podeszli sobie gdzieś tutaj na razie tak w miarę bezpiecznie. Będziemy oczywiście używali tej milicji gubianej do prowokacji, żeby nie było. I widzę, że ty do mnie idziesz do mnie. Naprawdę? To czekaj. Teraz muszę dobrze ustawić. Ja bym się ustawił najchętniej, no gdzieś tutaj chyba, co? Dawaj tu się, kurde, nie, to jest za daleko. Może możemy się tu wbić w sumie na to lekkie wzniesienie. O, dobrze, zróbmy tak. Na razie potrzebuję teraz, no, oddziały gdzieś tak, żeby były ustawione. Czy dla was będzie dobre? Nawet mogę jeszcze niektórych ustawić inaczej, żeby niektórzy byli tutaj, gdzie jest wyższe położenie. Dobra, coś takiego sobie zróbmy. 2 kolejne oddziały będą niżej, żeby oni fajnie sobie strzeli, żeby się wzajemnie te jednostki nie blokowały. Fantastycznie. A myślę, że te oddziały chyba tej naszej nowej piechoty, no to będą jakoś na flankach. Tu jest lipa, więc jakby oddziały z tyłu, tutaj jakby się wbiła w nas jazda, byłoby przypałowo. No i to przez to sprawia, że to nie jest do końca dobre miejsce, ale możemy tutaj już pozostać jak najbardziej. Czyli co, mamy oddział taki broniący tyłów, mamy też ciebie broniący obrony tyłów. Możecie w ogóle tutaj ustawić w razie czego, jakby coś nas chciało tam napaść. A, wiecie, że tu już tam nie lecisz, no to zróbmy jednak inaczej. Tak zróbmy, tu bierzemy sobie tych gości, wy na razie w ten sposób, generowie do tyłu, elitarni strzelcy, chciałbym, żebyście byli ustawieni, no gdzieś tu na przykład, i piechota liniowa. Czy ktoś się z was nudzi? Na pewno się nudzą te 2 oddziały, tak jest, w ogóle biegnij, kurde, do formacji, kolego. Ciś ty polas, hopie. Co ty ino robisz tutaj? Czy ty uciekniesz? No kurde. Może być przypał. Dobra, ale idzie na wzgórze, wiecie, tutaj wychyli się jazda i oberwie. Więc wy już macie tutaj być przygotowani do skontrowania tych pajaców. Ty się już tutaj przygotuj, bo to będzie brutalna sama. Musimy ich tutaj pobić tak jak tylko się da. Na tej flance już sobie was ustawię. Wy w ogóle też się chowajcie, proszę, tutaj. No i na pewno was musimy ustawić gdzieś tak w ten sposób. No i ta jazda, strzel kolega, albo nie, biegnij dalej. Ty też już ustaw gdzieś tak najlepiej. No troszkę spieprzyłem, bardzo spieprzyłem. Dobrze, będzie stała chociaż jedna? Czy nie? Tak, dobrze, okej, wroga kawaleria jedna zniszczona, ta jazda też będzie zaraz zniszczona, lada moment. Wy się cofnijcie, proszę, wy już się tutaj ustawcie tak jak stoicie. Jest dobrze. A, czyli co, jest sympatycznie chyba? Tak jest sympatycznie, cofnij się, dobrze, ale się udało na farcie troszeczkę, no przyznam, że przepraciłem w tym miejscu. Dobra, teraz proszę mi tych gości wybij. To jest w ogóle generał, tak generał wybiję w ten sposób, będzie naprawdę dla nas fajna sytuacja. No i tak, kolego, zboostuj ich. Zrób na pewno ty bonus bardziej po tej stronie, no taki najlepiej. No i teraz oni celnie strzelają. No, kawaleria z szablami, a wy nie strzelacie, bo krzywy teren. Tak, niestety. Szlak, jasne. Dobra, teraz ty strzel, kolego. Ich tam zbusty, żeby oni sobie radzili dobrze. A ty możesz się odwrócić i ich tam wesprzeć. No i tutaj udało się też ogarnąć bardzo fajnie temat. Schowaj się w takim razie, koleżko. Ten generał zaraz liczę, że padnie za chwileczkę. Też się ustaw w ten sposób. Fantastycznie. Piota liniowa. Na pozycję natychmiast. Czy ten generał padł? Nie wiem. Możemy go spróbować jeszcze dobić. Ty proszę się tak ustaw. Dobra. Coś takiego. Generale w ten sposób. No i walimy, walimy. Walimy mu teraz, jak jest odwrócony. Dawaj, jedna salwa i po sprawie. Strzelisz? Dawaj, no strzel, proszę cię. Nie zdążył. Fuck. Ale ci walą. Generał się strzeli. No dobra, nie ma lipy. Nie ma w sumie takiej lipy, jaka mogłaby być, na szczęście. Dobra, ty się cofnij teraz, koleżko, do tyłu. Do tyłu, bo do przodu też oczywiście się da, co wszyscy wiemy już jak najbardziej. Dobrze, teraz tak, wy wszyscy tutaj. Na pewno tu masz fajną pozycję, już się możesz odwrócić, kolego, żebyś strzelał sobie do nich w ten sposób. Ty proszę też się tak ustaw, no i będą mogli strzelać, zobaczcie, jako druga taka fajna linia. Tu wróg rozbity, was już nie chcę w tej bitwie wykorzystywać, wy na flankę. Dobra, no ci za bardzo nie mogą strzelać, ale jak coś tutaj się pojawi na górze to od razu w to strzelimy, więc nie jest to w sumie złe miejsce. Was sobie damy tutaj. Włócznie będą z tyłu, wy macie być w tym miejscu. Ten strzelec, no może dziś być tak na przykład, ty możesz być, o, w ten sposób. No i chyba to sympatycznie wygląda, co, drodzy państwo? Chyba tak. Ja myślę, że jak najbardziej sympatycznie. Teraz sobie damy bonusy, bo to jest bardzo fajny bonus do walki, bardzo fajny. Tylko się skitraj za dużo, żebyś na pewno nie oberwał. Tu jedziesz, ty się trzymaj prawej strony. No i odeprzemy w ten bardzo prosty sposób inwazję. Dobra, tutaj ty, kolego, strzelasz czy się blokujesz? Możesz strzelać, jesteś akurat na styk ustawiony. Ty proszę podejść sobie bardziej tak. I pierwszy bonus, gambatę po tej stronie oczywiście używamy. Brakuje artylerii, oj brakuje jednak. Się troszeczkę przyznam, że przyzwyczaiłem do grania z artylerią. No i piota liniowa idzie do nas na blisko. Nie wiem czemu, dosyć taki, myślę, że głupi pomysł z ich strony. Niemądry wszakże. No ale cóż, jest tak jest. Tu w ogóle też w nich walimy, zobaczcie, pięknie. Jak ktoś się pojawi, to też oni będą strzeli. Zacnie. No i piota liniowa, nie wiem czemu nas atakuje w zwarciu, no ale możemy, nie wiem, w sumie stać na razie, nic nie robić. Użyj gambatę. Dobrze, dobrze. Też nas atakują, coś mi się, a mózg skończyło, jak? Co ten kurde oponent tej kmini? I się wbił generał, ale druga linia, teraz tą generała na pewno wybije. Jeszcze oni wybiją, tak, 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 na spokojnie dam radę. Straty dużo poniosłeś, na szczęście nie. No to panie generale, liczę, że za sekundę zobaczę pana trupa. Tak, 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 tak. Dobra, biegnij w ten sposób. Pomóż im w walce. To dowódco boostu ziomeczków. Zrób przegrupowanie taktyczne. Też proszę, taktyczne przegrupowanie. No i nas zraszowali niby, ale nastrzamy do nich tutaj od tej strony. Wy możecie sobie stąd fajnie zaraz też walić. Jest dobrze, jest dobrze. Nikt nie ponosi jakichś drastycznych strat. Ponosimy straty, ale takie, że się zdążymy prawdopodobnie zregenerować, zanim coś na nas groźnego faktycznie, no, nadejdzie, tak? Coś bardzo groźnego. No i tutaj, oj, to jest już straty, to są już straty bolesne niestety. Bardzo wręcz bym powiedział, że bolesne. Dobra, więc teraz to ustaw gdzieś w ten sposób, strzelaj tam do nich, no wywalcie z góry, włócznie, no tam się niby trzymają, próbują się przynajmniej trzymać, no i ta strona jest już zwyciężona, więc ty ich tam możesz, nie wiem, dobić w zwarciu, a wy proszę się przestawcie. Przestaw się, na pewno tu, kolego, też się przestaw, o, w ten sposób przestaw, dobrze, ty możesz się tu ustawić, ty możesz biec bardziej od tej strony. Aż dziwi mnie to, że oni się tak przebili w nas, że dali radę takie coś zrobić. To mnie naprawdę, przyznam, że to zaskoczyło bardzo. Dobra, cofnij się, albo nie, pomagaj mu, pomagaj, kolego, walcz, walcz, albo nie, cofnij się, wycofaj się. Ach, ach, Nojan to niezdecydowanie, Nojan Sashi. Jak mogłeś być tak niezdecydowany? Dobra, wy tutaj dobijcie od boku. No i spoko, jedna armia pokonana. Do momentu, aż wróg będzie ograniał lepsza armię, no to na pewno się wyrobimy troszeczkę. Tutaj w tych bitewkach będzie lepiej, z pewnością tak będzie, na 100%. A dowódco wspaniały, rób bonus, kolejny dowódcy, teraz też robisz sobie bonus. I oni mają właśnie tak zwane army losses, a więc skupię się teraz na tym, żeby ich dobić brutalnie. No i do zobaczenia za sekundkę na mapie kampanii. Nieprzyjaciel odparty, super osada teraz nie będzie blokowana, więc zacznie chyba jakieś tam pieniążki sobie elegancko generować. Czyli to teraz ty się pakujesz tutaj do środka, żeby było bezpiecznie. No i regenerujemy się. Ci jak znowu spróbują nas napaść, to tak samo nie mają jak wcześniej szansy. Jak próbują, myślę, że jak chcą, to mogą śmiało sobie próbować. Grunt, że niczego nam tutaj nie splądrowali, to jest bardzo ważne. Dobra, Hizen to się ogarnie na pewno i to jest chyba moment teraz wielkiej bitwy, ale prawdę mówiąc troszkę się cykam tej bitwy, bo no tutaj komputer widać ma już Fajne miedziane kadłuby, to nie będzie łatwe. Moja flota jest... nie no, moja flota jest dobra, czyli czeka nas duża bitwa morska. I ja sądzę, że będę chciał tą bitwę morską stoczyć najprawdopodobniej całą z wami, żeby to była taka pierwsza duża bitwa, no praktycznie już taka maksymalna, bo maksymalnie w jednej flocie może być 10 okrętów, no czyli tutaj jakby do szczęścia brakuje nam 5, ale będzie dobrze. Szkoda, że nie ma pocisków segmentowych, bo wtedy to byłaby rzeź, ale tak na pewno też sobie dam radę, więc jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na Face'a, Discorda, Twitch, streama, linka, czy będzie w opisie. Mówi do was generał Noyan z Saga Neptykato. Trzymajcie się, cześć!